Zalet wynikających z edukacji muzycznej jest cały szereg. Jednym ze sposobów na rozwijanie muzycznych umiejętności dzieci jest szkoła muzyczna, która stwarza uzdolnionym muzycznie możliwość rozwijania swoich predyspozycji i talentów. W Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim w piątkowe popołudnie zorganizowano Dzień Otwarty, który rozpoczął się koncertem i prezentacją wszystkich klas instrumentalnych. Teraz dzieci i rodzice będą mogli zobaczyć, jak wyglądają wszystkie sale dydaktyczne, instrumenty, porozmawiać z nauczycielami, no tak, żeby po prostu przyciągnąć dzieci i młodzież do naszej szkoły. Dzień Otwarty cieszył się dużym zainteresowaniem. Szkołę licznie odwiedzili rodzice z dziećmi zaciekawionymi tajnikami świata muzyki. Na akordeonie albo na gitarze, ale teraz jak byłem w klasie saksofonowej, to może tam też. Chciałam grać na perkusyki. Przyszłam tutaj z córką, uczennicą drugiej klasy. Była tutaj z klasą na takim pokazie i powiedziała, że bardzo chciałaby się tutaj uczyć grać, najchętniej na perkusji. Po koncercie wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć instrumenty muzyczne z bliska i spróbować wydobyć z nich dźwięk pod czujnym okiem nauczycieli. Jednym z najbardziej popularnych instrumentów wśród przyszłych uczniów był zestaw perkusyjny. Jest to najpopularniejszy instrument, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową. Przyszli uczniowie mogą wybierać wśród instrumentów takich jak fortepian, flet poprzeczny, gitara, klarnet, perkusja, saksofon, skrzypce i akordeon. Od września zostanie uruchomiona również klasa trąbki. Powiększy się również kadra pedagogiczna. W klasie trąbki będzie zatrudniony nauczyciel. Będzie też zatrudniony drugi nauczyciel fletu, bo duże jest zainteresowanie też tym instrumentem, oraz nauczyciel klarnetu i pianista fortepianu. Flet poprzeczny jest jednym z trudniejszych instrumentów dętych drewnianych, jeśli chodzi o opanowanie sztuki grania. Ma jednak olbrzymi potencjał muzyczny, stąd też jest często wybierany przez uczniów. Każdy ma jakąś swoją specyfikę. Kiedyś się mówiło, że skrzypce i fortepian to są najtrudniejsze. Wydaje mi się, że nie. Na przykład na skrzypcach, na pierwszej lekcji dziecko może zagrać cztery dźwięki, bo skrzypce mają cztery struny. Jeżeli są struny dobrze nastrojone, to dziecko może te cztery dźwięki zagrać. Na flecie na pierwszej lekcji nie zdarza się, żeby zagrać nawet w pierwszym miesiącu jakiegoś dźwięku, bo sposób, w jaki dmucha się do fletu, to nie jest taki oczywisty. Aby poprawnie i efektywnie zagrać melodię nie tylko na flecie poprzecznym, trzeba po prostu jak najwięcej ćwiczyć, aby poznać podstawowe zasady i techniki danego instrumentu. Ja proponuję, żeby to jednak było często, a krótko, czyli 20 minut nawet na początku. Przyszli uczniowie mają czas do 13 maja na podjęcie decyzji, na jakim instrumencie podejmą naukę gry. W maju odbędą się też przesłuchania wstępne. 14 maja będzie lekcja przygotowawcza, a 16 i 17 maja odbędą się przesłuchania wstępne. Nauka w Państwowej Szkole Muzycznej w Ostrowcu zorganizowana jest w dwóch cyklach, 6-letnim i 4-letnim. Od września szkoła będzie dysponować również salą koncertową z profesjonalnym studiem nagraniowym.